Witajcie. Kolonia, która miała również opóźnienie troszeczkę w rozwoju. Dosyć długo to trwało. Mrówki przejechały dosyć późno, również w tym roku. Camponotus mongju. Gatunek endemiczny, Tajwan, południowa Japonia. Królowa przez dłuższy okres czasu miała problem z czerwieniem. Te potomstwo dosyć często znikało. No w końcu została próbówka opisana, żeby jej nie ruszać, odłożona w miejsce, odosobnione, dosyć wysoka temperatura, 26 stopni. No i do mrówki stosunkowo rzadko zaglądaliśmy. To, że rzadko zaglądaliśmy, nie oznacza to, że jej nie dokarmialiśmy. I właśnie myślę, że cały tutaj problem polegał na tym, że pomimo tego, że leżała w tym odosobnieniu, to gniazdo było, próbówka poruszana. Być może królowa tutaj się zbytnio denerwowała i to potomstwo znikało. Gdy przestaliśmy ją karmić, dosyć szybko wyprowadziła larwy, później poczwarki. No i tutaj w tej zabrudzonej próbówce widzicie, mamy trzy robotnice, poczwarkę, larwę i na dobrą sprawę nawet nie będę zgadywał, czy są tutaj jaja, czy nie. Na pewno przydałoby się przenieść królową do nowej próbówki razem z całym potomstwem. No, robotnice, jak widzicie, są troszeczkę zaniepokojone i rozbiegane. Zanim tutaj skupiłem kadr na tej kolonii, królowa również gdzieś tutaj się, powiedzmy w cudzysłowie, pogubiła. Próbowała się schować pomiędzy tutaj te przegródki korkowe w cieniu. No, dużo cienia tam oczywiście nie ma, ale mimo wszystko gdzieś go szukała. No, jak widzicie, królowa nie ma jednego czułka, a mimo wszystko udało się jej wyprowadzić potomstwo. Nie jest to jakaś, powiedzmy, wada, która dyskwalifikuje królową do wychowu potomstwa, jak również do komunikacji w gnieździe ze swoimi robotnicami. Być może w późniejszym etapie rozwoju kolonii będzie to miało jakieś większe znaczenie. Na chwilę obecną przy tak małej, nielicznej kolonii myślę, że nie sprawia to problemu. Mrówki są karmione syropem klonowym. Te akurat były dokarmiane mącznikami. I na tej diecie najprawdopodobniej zostaną jeszcze dłuższy okres czasu. Ja w międzyczasie tutaj karmienia podłączę sobie nową próbówkę i postaramy się mrówki przenieść. Najprawdopodobniej jak kolonia będzie liczyła już dużo, dużo więcej osobników, do niej wrócimy. Nie będziemy sobie na razie zawracać tą kolonią głowy. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.